Witajcie kochani w kolejnym vlogu na naszym kanale. Zapraszam Was na takiego tygodniowego vloga. Zobaczcie, co się u nas działo. A następny vlog to już będzie z dekorowania mieszkania na jesień. Trochę późno, ale co tam, nieważne. Jeszcze do zimy trochę czasu, chociaż już w sklepach takie piękne świąteczne dekoracje są. Byłam na przykład dzisiaj w Kiku i tak mi się spodobało. Dużo fajnych rzeczy, naprawdę. No ale nic, jeszcze mamy jesień, a w tym vlogu będzie trochę zakupów. Niestety, nie wiem, kto lubi oglądać pole zakupowe, ale tak, właśnie parę rzeczy pokupowałam, nie wszystko oczywiście naraz. No i dla mnie są to potrzebne rzeczy, dla mnie głównie, dla dzieci tak naprawdę chyba. Także no, to tyle, dosyć gadania, miłego oglądania. Filipek na jakiś czas odstawił dinozaury i bawi się teraz ciuchcią, bo kiedyś on był wielkim fanem Tomka i przyjaciół, prawda? O, tam jest właśnie drugi tor. I generalnie jak ogląda bajkę, to mu się przypomina o tych ciuchciach i zbudował sobie dwa ze Stacyjkowa i z Tomka i przyjaciół, tak? Trochę tych ciuchci ma, a dinozaury na razie poszły w odstawkę. Zresztą jak się pytałam, co chcę od Mikołaja dostać, to nie było na liście ani jednego dinozaura, więc nie wiem, co się stało. Aczkolwiek, jak pokazuję mu w telefonie, to oczywiście mówi, że chce wszystkie. Kupiłam sobie taki płaszcz w Reserved na jesień, czy zimę, nie wiem w sumie, ale... No nie wiem, nie jestem jakoś do końca przekonana. Czy do koloru? Wiem, że kolor jest teraz bardzo modny i mi też się bardzo podoba, ale sama nie wiem, coś mi tu nie pasuje. W ogóle rozmiar to jest 40. Ja naprawdę ostatnio z tymi rozmiarami to nie wiem, co się dzieje. Tak, 40. Nie chciałam większej, bo większa by była za luźna, a ja się odchudzam, tak. Coś mi nie idzie, ale się odchudzam. A może jednak mi coś wychodzi, skoro to 40? Nie, serio, nie, nic nie schudłam. Po prostu chyba jakiś krój taki, może oversize'owy powinien być. A na mnie wygląda tak. Jeszcze jakieś dżinsy muszę sobie kupić, bo mi się powycierały. W ogóle też właśnie się jakieś większe zrobiły. No więc... A, i buciki jakieś jeszcze fajne. Nie wiem, czy teraz będę do tego płaszcza miała jakiś szalik i czapkę. Mierzyłam taki czarny w taką kratę właśnie. Cały czarny i taka kratka była w tym kolorze, ale tak jakoś smutno wyglądałam. Wydaje mi się, że coś jaśniejszego trzeba do tego dobrać. A mój drugi płaszczyk to jest taki chyba z Cropa albo z Hausa. Taki w krateczkę beżową, brązową. Ekri trochę jest taki kremowy. Tu ma rozcięcia. Co się tam kłócicie? No fajny, taki wiecie, gruby, cieplutki, taka ala koszula i w tym się dopinam też tylko jedną ręką. Sorry za tę otwartą szafę. Dopinam się w tym tylko jedną ręką, to mi ciężko. No ale fajny, taki do zarzucenia, nawet niekoniecznie, żeby się zapiąć. I chciałam do tego płaszczyka takie właśnie buty kupić w tym kolorze. Teraz dużo jest takich butów. Co wy się tam kłócicie? Z takich jesiennych zakupów jeszcze zobaczcie, i Dunia, i Defix śpi sobie. To kupiłam Gabrysi taki sweterek Pepko pod szyjkę, ale no taki półgolf, nie wiem jak to. Mam nadzieję, że nie będzie jej przeszkadzał. Za 30 zł fajny, beżowy, taki ciepły sweterek. Śliczny ma kolorek, naprawdę. I taki porządny jest. Zobaczymy, jak to będzie później. I taki kwiatuszek, trawka jesienna. I kolejny jesienny zakup do dekoracji. Takie świeczuszki. No one pachną, ale w sumie nie wiem jak. Wisku za niecałe 18 zł. Ej! Z taką jesienną dekoracją, ale pewnie za czym ja znowu uzbieram te jesienne dodatki, to zima się zrobi. I zapraszam na kolejne moje zakupy. Mam tu pomocników dwóch, Filipka i Hanie. Dobrze, no to wyciągajcie. A najpierw ja pokażę czarne rajstopki. Dziewczynom kupiłam takie grubsze Pepko za 10 zł.
Tutaj jest taki lampion za 5 zł w Deals. Trzeba dokupić świeczuszkę i ta dynia jest taka błyszcząca, perłowa, fajna. My nie obchodzimy Halloween, ale po prostu taka wyrzeźbiona dynka fajna będzie, nie? No. Dobra, co tam dalej mamy? Paragony. O, to jest dla Hani koleżanki, bo idzie jutro na imieniny. No i takie właśnie Lego Dots kupiłam. Fajne? Mi też się bardzo podoba. Dalej. Widzenie. O, Reese's w Deals oczywiście byłam. I takie mini Reese's. Gabrysia się ucieszy. Maseczkę kupiłam też twojej koleżance. Uszyn taką. No, nawilżającą chyba. Co tam jeszcze jest? O, co to? A, spodnie dla Hani. Hania jest tak chuda. Tak, że żadne spodnie na nim nie pasują. A takie znalazłam w Pepco. Poczekaj, połóż tutaj, może będzie tak widać. Takie paperback z wyższym stanem, jeansowe za 40 zł. Super są, naprawdę porównywalne do spodni z Zary. Na imieniny? Spodenki? No zobaczymy jeszcze. Chyba będą dobre w pasie, bo takie szczuplutkie są. Pepco właśnie za 4 dychy. Bardzo fajne. No, dalej. A to, co to jest? To jest dla Filipka, taka bluzeczka. Ona kosztowała 6 zł. Ojej, jest dinozaurem, mama. No, połóż tutaj, to będzie widać. O, o, taka z dinozaurkiem. Melanż taki ciemny. No, za 6 zł, super. Naprawdę. Mamo, kocham cię, że mi kupiłeś taką bluzeczkę. Proszę. Tak, tu jest komplet bluzeczek też. Trochę większe takie już wzięłam, bo nie było 110, więc wzięłam 116. Jeje. I komplet. No, 116 to Janusze. Poczekaj. Komplet dwóch bluzek w dinozaury. Jedna jest taka, szary melanż, i druga jest taka zielona, oliwkowa. Dwie bluzeczki za 15 zł. Pokaż tutaj. To pokażemy ten wzór. O. No, różne dinozaury są. A, twoja głowa, Fifi. Także taka bluzeczka. Co tam jeszcze jest? Tu w tej torbie już nic nie ma. O, właśnie, to jest gra też dla Hani koleżanki, dzieciaki bystrzaki. Gra, którą można zabrać wszędzie, bo jest w takim pudełeczku. Kupiłam w Empiku. No niestety stacjonarnie przepłaciłam, bo jakbym zamówiła, to by było troszkę taniej, ale super gra. Dziewczyny mają taką z Harry'ego Pottera i lubią grać. Myślę, że fajny prezent, co Hania? No wyciągaj. Nie wiadomo już, co z dziewczynką w takim wieku kupować, bo lalkami się już raczej nie bawią, chociaż Hania lubi jeszcze. I co to do wielkie pudło? O nie, tego wielkiego pudła to nie wyciągaj. Nie, tego pudła nie wyciągamy akurat. Dobra, tu jest taka ozdoba, taki mech. Udało mi się jednak dostać rzeczy świąteczne. Wylatuje? Świąteczne mówię. Jesienne. I to rozłożę na takiej tacy, albo też tu jest mech, szyszki, jakieś drewienko, bardzo fajne. Kiku za... W tym kiku koło nas nie było. Poczekaj, Haniu. 9 zł, o. Ale w kiku gdzie indziej jeszcze były ozdoby jesienne. Dacie wiarę, znalazłam i jeszcze pojadę, to kupię. No i zaraz Oreo będzie pęknięte. Oreo truskawkowe to też dla twojej koleżanki dorzucimy jako słodycz. Trochę ostrość mi gubi ten. No to jest Filipka żel, zobaczcie, żel w Rossmanie z dinozaurami. Żel i szampon. Możesz spróbować, Hania. Hania, możesz spróbować. A to dla dziewczynek wzięłam, była promocja w Rossmanie za 10 zł. To są kremy chyba do rąk i dwa pilniki. O, mi się przyda. Tylko nie kładź pilnika znowu w łazience, tam gdzie mokre. Tak, kremy do rąk. Fajne takie. A długopisy. Gabrysia chciała zielony, ale się nie opłacało jednego zielonego, więc wzięłam kolorowe. No macie ładne wspólne długopisy w Pepco za 3 zł, tyle długopisów. A to też dla Julki właśnie. Zobacz, pokaż w środku. To są takie, wiecie, te odstresowujące, ale ze srebrnymi ramkami jakby. No, bardzo ładne, nie? No, to taka kolorowanka. O! Tak. O,
Fabrycia ma z takim złotym i też ją bardzo lubi kolorować. Pokazałabym, jak ładnie pokolorowała, ale gdzieś ma chyba schowane. Ania, teraz ja miałam. Ania też lubi takie kolorowaneczki, prawda? Musimy tu położyć. Już teraz to nie spadnie. Co tam, Filip, jeszcze jest? Tak, kubek, bardzo chciałam taki kubek. 5 zł deals kosztował. Miałam wziąć jeszcze dla Was w sumie. Nawet myślałam, żeby to była osłonka do kwiatka, bo upatrzyłam sobie takie kwiatuszki jesienne w blisku. Dlaczego mnie kupiłaś? 5 zł ten kubek kosztował. Dlaczego? Na kakałko takie. Dlaczego? Na taką herbatkę jesienną. No nie wiem, bo wiecie co, dużo było takich pękniętych i tu jakby się przyjrzeć, to one też mają takie pęknięcia. Nie wiem, o co chodzi. Gdzie? Czy ta farba będzie pękać, czy nie. Jak się przyjrzysz, to takie... No, no widzisz, nie? I wszystkie tak miały, a niektóre bardziej, więc... O, zgubiłam ostrość. Co tam jeszcze jest oprócz dużego pudła? Co to jest? A, długopis Gabrysi właśnie. Chciała zielony, więc taki chyba 6 zł deals. A to właśnie też dla Julki, do tej kolorowanki. Tu są takie brokatowe żelopisy i... I chyba takie pastelowe, no takie neonowe, nie wiem, zwykłe i brokatowe, o, może tak. Taki zestaw w 24 kolorach. O, moja książka! Zaraz pokażemy twoje autko, bo też kupiłam. Oczywiście, jak weszłam do Empiku odebrać paczkę, to trafiłam na promocję książki. Nie wiem, nie znam autora, ale jakaś polecana, zobaczymy co to jest. Okładka mi się spodobała, więc mówię, pewnie książka fajna i dobra promocja. Możecie sobie przeczytać, ale zresztą jak wejdziecie w Empik, to tam też będzie recenzja. Poczekaj, Filip, o. Nowa powieść wielokrotnie nagradzanego autora kryminałów, thrillerów i sensacji. No zobaczymy. Wygląda fajna, gruba. Jeszcze nie przeczytałam tamtej Gucci, ale... A to jest skrab do ust? Balsam i skrab do ust. Jeszcze się zastanowię. Też bardzo fajny. I już, tak? Pudła nie wyjmujemy wielkiego. To tajemnica. A, jeszcze autko Filipowi. Taki Hot Wheels dinozaur. Triceratops. Ma już Velociraptora chyba i T-Rexa, takiego Hot Wheelsa. No i jak zobaczyłam, chyba w deals. Za 7 zł. Jeszcze Triceratopsa, to mnie nie, no musi mieć. Cieszysz się? No, cieszę się. No i to koniec zakupów. Mam jeszcze jesienne dodatki, ale to pokażę, jak będę dekorować. A, i jeszcze za złoty coś tam w Rossmanie taką torebkę. Te torebki są fajne, wielorazowe, bo zobaczyłam, że jest i Dunie kochany. No i jeszcze inne piesuńki. Czyli Puś miał dzisiaj pasowanie na przedszkolaka. No już. To nasz uroczysty dzień. Zatańczymy razem kole, nasze buzie są wesołe. Miło tańczy się z kolegą, wystąpimy na lewą. Lewa, lewa, lewa. Taniec świetną jest zabawą, wystąpimy nogą prawą. Już? Pięknie, brawo! Dorwałyśmy dzisiaj z Gabryśką na próbę. Ja wiem, że to jest świństwo. Każdy to mówi, że skład tych napojów jest okropny. One są zimne. Ale dzieciaki chciały spróbować, a przy okazji jak byłyśmy w netto się trafiły. 4 złote taki napój. Taki dla mnie to... Tak. Wyrzucanie pieniędzy, no ale dobra, spróbuję, będę miała z głowy. Nie umiem kontrolować. Weź, bo to wylejesz. A ja? Dobra, przetestuj. Możecie jeden wypić, po co dwa otwierać? Wypijesz od razu cały? I co? Zostaje mi strasznie tu. Jaki długi skład. No, cytryna jest dobra, ale mocno gazowana, bardzo mocno. Dziewczyny nie piją zazwyczaj gazowanego, więc... Nie. Dobre? No dobra, ja też spróbowałam. Otwórz sobie, Hania, jak chcesz. I smakuje jak zbyszko cytrynowe dla mnie. Po prostu jak zwykły... Mniej ten...
Truskawkowych napojów nie piję, może będzie smakować jak Helena czerwona, kto wie. Także to, tak. Jakiś taki cukierek, landynek. Taki. No i truskawka, tak jak mówiłam, dla mnie przynajmniej jak Helena czerwona, czy jakiś taki napój. W każdym razie smak mi znany na pewno, a nie piłam wcześniej ekipy, więc zaliczone, okej, okay, więcej trucia nie będzie, prawda? No. Zaliczone już, napiłyście się, spróbowałyście, nie będzie tak. 4 złote, proszę was. Ej, ale cytryna lepsza. Cytryna? Mhm. No to jest słodszy, wiadomo, że cytrynowy napój będzie bardziej orzeźwiający. Troszeczkę mniej gazowy. Tak? A teraz wypiję sobie pyszną kawkę, już wam pokazuję. Auć, 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 gorąca. Taka warstwowa z cynamonem. Pyszniutka i do tego mam takiego pysznego rogala. Tak, pochwalę wam się. Moja dieta to jest. Rogalik z takim nadzieniem marcepanowo-orzechowym w Biedronce. Pyszny ten rogalik jest. Nie wiem, jak on się nazywa, ale jest bardzo dobry. Co otwierasz paszczę? Może byś mi dała tego rogalika. Chcesz spróbować? No. Nie, ale kawka, kawka super. Czeka, o. Robert Barista robił. Daj. Ale co, chcesz piankę? Piankę. To tu lepiej pokaż, o. Bo jutro przyjaciółka Gabi ma urodziny, tak? Urodzinki, tak. Ale nie robi imprezy, tylko tak po prostu chcesz jej chyba nie coś robię, dać, nie wiem. Jakiś drobiazg, bo ty też dostałaś, prawda? Takie mazaki, markery. Brush markery. Brush markery, dokładnie tak. Maseczka dyniowa, taka na Halloween. Dziewczynom też wzięłam taką. Zrobię sobie. Peeling z awokado. Taka... Nastolatki już muszą mieć kosmetyki. Nie. I świeczuszka. Czekoladowa brown. Fajna, taka malutka i dokładnie pachnie. No. O, i tyle. Coś jeszcze masz do powiedzenia? Idź się ucz. Chemii. Tak? Mam cię dzisiaj zapytać z tej chemii. Tak, tak. Dobra, to na razie. Idź się ucz. A ja piję moją kawę i jem rogala. Ja przyjemności, a ty nauk. Już wiem, jak smakuje, jak makowiec. Ma też rodzynki w środku. Także jeśli lubicie makowca, a ja uwielbiam, to bardzo dobry. A nie wiem, czy to jest mak. Orzechy są na pewno. I w tym vlogu to już tyle. Mam nadzieję, że wam się podobał i do zobaczenia już niedługo w kolejnym jesiennym vlogu. Pa, pa!